W tym zadaniu mamy podać największą wartość funkcji o takim wzorze w przedziale obustronnie domkniętym od 0 do 4. Czyli od czego zaczniemy? No najpierw należy wyznaczyć sobie pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli korzystamy tutaj ze wzoru minus b przez 2a. Wypiszmy, że a jest równe 1, bo to będzie ten współczynnik, ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potędze. B jest równe minus 6, natomiast C wynosi 3. Podstawmy do wzoru, czyli mamy minus B, a więc 6 przez 2 razy 1 przez 2, czyli P jest równe 3. W kolejnym kroku musimy sprawdzić, czy ta liczba, którą tutaj otrzymaliśmy, należy do przedziału. Przedział mamy od 0 do 4. No i ponieważ ta liczba należy do przedziału, to oznacza, że wyznaczamy sobie wartość dla x równego 3, a następnie dla x równego 0, czyli w początku przedziału, oraz dla x równego 4. Podstawiamy sobie oczywiście w miejsce x trójeczkę do wzoru naszej funkcji. Tu mamy wzór, czyli x do kwadratu to 3 do kwadratu, czyli 9, odjąć 6 razy 9, 6 razy 3, czyli 18 i dodać 3, a więc otrzymamy minus 9 plus 3, minus 6. Gdy podstawimy 0, będziemy mieli 0, odjąć 0 plus 3, czyli otrzymamy trójkę, no i gdy podstawimy czwórkę, będziemy mieli 16, odjąć 6 razy 4, 24, dodać 3, czyli mamy minus 8 plus 3, czyli minus 5. My poszukujemy wartości największej. No to patrzymy, mamy tak minus 6, 3 oraz minus 5, czyli wartość największa jest równa 3 dla x. No i naszym x było 0, to będzie odpowiedź do tego zadania.